Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Scarlet. No i ostatnio zakończyłem grę właśnie tutaj na równinach, a raczej może bardziej wyżynach. Równiny były tam na dole, tu są już wyżyny Paldei, a konkretnie jesteśmy na jej zachodniej części, West Province Area 1. No dobra, no to tak, skoro jesteśmy na zachodniej części, to poeksplorujmy ją troszeczkę. Przyszliśmy tam stamtąd. No dobra, tu widzę jeszcze, że na dzień dobry jest jakiś przedmiot, może ten monkey mnie zobaczy. Czy zobaczyć mnie może, ale żeby tu nic nie było. Pretty Feather, czyli piórko, które możemy sprzedać za niemałego pieniążka. Moje poksy mają się dobrze, tutaj dużo czarkadetów też widzimy, też można je złapać. No dobra, co my tu więcej mamy? Co ja tak powoli eksploruję? O, tu już jakiś nowy poks się czai, a jest nim, no cóż, znany Funpi. Mudbray. Mudbraya mi się udało złapać na rajdzie. No dobra, ale tutaj, o, udało mi się wskoczyć, fajnie. Dobra, to Funpiego złapiemy. Chyba nie udało się uzyskać zaskoczenia. Szkoda, no ale dobra, spróbujmy Funpiego złapać. Na tym poziomie chyba nie zna żadnych ataków, które mogły być dla mnie jakoś bardzo niebezpieczne. Dobra, Flyer jeszcze ma sporo HP, więc to... O nie, Nightshade, ale Misclick. Nie wiem, czy przeżyje. Jeszcze ma sporo HP, może. Dobra, udało się. Chciałem użyć Ludowyspa, ale koniec końców wcale aż tak źle nie wyszło. Dobra, spróbujmy Funpiego złapać. Raczej Funpi, samiczkę. Dobra, jest raz, dwa, trzy i siedzi. Dobra, mamy Funpi. No to kolejny nowy poks jest już nasz. Dobra, kolejny wpis do teksu. No to tak, Funpi, długonosy Pokémon typu ziemnego. Żyje ten i często właśnie robi jakby swoje takie... No nie tyle może, no może gniazda, dobrej. No osiedliska, o. Niedaleko rzek. Często bawi się błotem i... jakby... Ale nie będzie on w stanie odpocząć, dopóki się nie wymyje później. Aha, okej. Okay. Dobra, w każdym razie mamy Funpi, kolejny wpis do Dexo. No dobra. Tak, tu już mi jakiś Drifloon chce napaść. Drifloona co bardzo nie chce. Tu też na dziko, co można jeszcze fajnego znaleźć. No trzeba pojeździć troszkę, poszukać. Dobra, tu jest itemek. Tu jest itemek. Można tylko jeździć i zbierać. Tu też skidą występują. Tu też coś jest! Nie, dobrze! Mogę wrócić? Nie mogę wrócić. O nie. O nie, dobrze, że na szczęście nie jest to jakoś daleko. No właśnie, czasami można spaść i później trzeba się wracać. Tak, niedaleko. No, kawałek jednak jest. Dobra, ale dam radę. No niestety, Corridon póki co nie jest za dobrym wspinaczem. Dobra, tam jakiś demek ominąłem, ale... Zostawmy w spokoju. Dobra, tygastego, z tego co pamiętam, złapałem. Dobra, i tak, eksplorowałem tą część. I prawie, że się udało. Dobra, udało mi się też tutaj wskoczyć. Tu w sumie mamy jakieś Terra Raida. Na w sumie nowego poksa z typem Terra Trawiastym i to jeszcze jest poks trawiasty, więc to w ogóle bez sensu. A był to Fomantis, a Fomantisa i tak będę mógł później sobie złapać, więc... Dobra, zostawmy tego Raida. Dobra, to mam Brokrafy. Oj, mam jakąś trenerkę bądź trenera, zaraz zobaczymy. Chyba raczej trenerkę. No, co ciekawego powie. Jakby mocno wieje tutaj na tej strefie pierwszej w zachodniej prowincji. No tak. Niezła zawierucha. Dobra, tam jest jakiś budynek też u góry. W każdym razie uczennica... Olena chce za mi się bić, wysyła do walki Maripa. Dobra, leć! Chalkadet i... Co tu zrobić? Ember spróbujmy. Dobra, Chalkadet w końcu jakoś sobie radzi z przeciwnikami i po porządku nawet wpadło. Byle nie jakiś Thunderwave w moją stronę. Dobra, grał. Dobrze jest. Chalkadet ma na tyle przewagi levelowej, że sobie radzi. Dobra, i jeszcze raz. Użyjmy... Ember. Dobra, no i tak oto wygrywamy. No dobra, no to mamy to. Pokonaliśmy jedną z trenerek tejże okolicy. Dobra, zapomniałem, że dzieciaki mają nieograniczone pokłady energii. No tak. Tak, mieliśmy przewagę typową, bo nasza postać jest dzieciakiem. Oh yeah. Dobra, tu coś jeszcze jest. Dobra, zarzućmy lepsze tempo i rozejrzyjmy sobie, czy zobaczmy co jeszcze tutaj mamy. O, w sumie tutaj też można było wejść na tąże strefę. A zakrzykniemy jeszcze,
Ja muszę przejść na drugą stronę rzeki, tak czy inaczej, więc w sumie to przejście mnie w żaden sposób nie urządza. Dobra, pójdźmy w tę stronę bardziej. Pójdźmy sobie teraz tutaj. Skidoo, Chark Dead, jakiś itemek. Dobra, tu jeszcze mam jakiś itemek. O, i tutaj na wodzie też, i też przy wodzie występują nowe Pokémony. I oto jest Tadpole. Tadpole jest w sumie Pokémonem typu elektrycznego. No i w sumie to tyle. Występują często przy zbiornikach wodnych. Do ewolucji, co ciekawe, potrzebuje on elektrycznego kamienia. Bez tego nic nie rozrobimy. Dobra, Quicklaw wchodzi, ale w sumie nie był bardzo potrzebny, bo i tak Charcadet akurat był tutaj szybszy. Will-O-Wisp. A, jeszcze nie trafione. A ten może mi użyć Potrogana. On jest wodny? Nie, on chyba nie był wodny. Ale poznał wodne ataki. Dobra, spróbujmy go złapać, tak jak jest. Już nie chcę tracić jakiś tur. Może się uda. Dobra, jest raz, dwa, trzy i siedzi. Dobra, mamy Tadpole'a. Dobra, a więc Tadpole. Zobaczymy, czy on był wodny, ale wydaje mi się, że nie, że on nie był wodny. Dobra, Bugbite nie uczymy niczego. Zawsze zresztą, jak pominiemy jakąś naukę ataku, zawsze możemy do tego wrócić i pouczyć. No, czysto elektryczny, Elekianka. Tadpole, przyczyni się swoim ogonem, by generować elektryczność, gdy wyczuje bezpieczeństwo. Jakby rozświetla swoją głowę, by powiadomić swoich sprzymierzeńców. Ciekawy poks, niezbyt szybki, ale całkiem chyba niezły spec-ataku on był. No dobra, tak więc mamy nowego poksa. Tadpole'a. O nie, to były kwiatki. To nie był Pokémon. No dobra, co my tu więcej mamy? Tu jeszcze mamy... no tak. Słaby skoczek na razie z naszego poksa. Słaba żaba z niego. Dobra, co my tu więcej mamy? Thumpy. Na razie tak ku górze idziemy. Tam też mamy pewną jaskinię. A tam mamy Teema. To na razie może Teem mnie bardziej interesuje. Oj, kolejny nowy boks. Chodź tu. A tym nowym boksem jest psychiczny Pokémon Flittle. Flittle jest właśnie boksem typu czysto psychicznego, jak dobrze pamiętam. I ma on naprawdę ciekawą ewolucję, którą w sumie za jakiś czas będziemy też mieli okazję spotkać. Bardzo pospolita swoją drogą. Dobra, w każdym razie uwalnia się. Zamiast wojsk, to na szczęście jest nieefektywne. Dobra, nie fight, Pokeball. Czemu to się złapać nie chce? To jest tylko Flittle. Na razie nie chcę go parzyć, chociaż w sumie nie wiem, czy bym tego lepiej nie zrobić. Bo on chyba ma umiejętność Synchronize. Choć akurat w moim przypadku to bez znaczenia, bo ognistego Pokemona nie da się poparzyć, ale się ani myśli to złapać. Chyba, o nie, Confusion! Dobra, jakoś się trzymamy. Dobra, zaryzykuję, Will-O-Wisp. Szybkie to też. Dobra, mój Pokémon ma się coraz gorzej i jeszcze nie trafia. Ech. Dobra, to co zrobić? Dobra, zarzucę Great Balla, trudno. Niech się tylko złapie. Niech mi Pox nie padnie, szkoda mi Revive'ów. Raz, dwa, trzy, siadł, dobra. Musiałem użyć większego kalibru Balla, bo sytuacja zaczęła robić się gorąca. Dobra, więc mamy kolejnego nowego Poxa, więc tak jak wspomniałem, jest to psychiczny Flittle, cokolwiek to jest. Flittle jakby lewituje około pół cala nad ziemią, ponieważ jego psychiczne moce wydobywają się jakby z jego brzucha. Okej. Dobra. Tak więc mamy kolejnego nowego Poxa. Dobra, i teraz tak, podleczymy naszego Charcadeta. Potionów sporo znajdujemy, tak więc jest luz pod tym względem. Dobra, tam mam jeszcze jakiegoś śpiącego malutkiego poksa, co to jest? No tak, bo tam wskoczę. A, to jest ten papryczkowy Pokémon. Dobra, to na razie nie. No to się wygląda, jak była jakaś jaskinia, ale to nie jest jaskinia, to jest tylko przejście po prostu takie dołem. Dobra, a tu mamy, co my tu mamy? Exp Candy S. I kolejnego Charcadeta. No dobra, pójdźmy może troszeczkę dalej naszą ścieżką. To jest uczennica, z którą się nie biłem? Zapewne tak. Te filary światła. Zapewne chodzi o te z rajdami. Czy widziałeś te dziwne filary światła? Można je zauważyć z daleka.
No to są albo kryształy, gdzie można złapać poksa z jakimś ciekawym terratypem, albo i mniej ciekawym, lub też ukrytą umiejętnością, albo też można znaleźć właśnie jakiegoś samego chodzącego poksa w terratypie. Dobra, mniejsza. Bijemy się z Szapetem, poziom zaledwie 14. Więc tak jak widzicie, równie dobrze można było tutaj też pójść od początku, pomijając tego pierwszego tytana. Tylko później wiązało się to z tym, że mielibyśmy za łatwo na tytanie. I na drugim stadionie, który mógł być de facto też i naszym pierwszym stadionem tak samo. W zależności od jak tą ścieżkę byśmy wybrali. Bo na przykład jeśli chodzi o tego tytana, co teraz będzie, ten będzie troszkę trudniejszy. Za jasno. Dobra, to teraz tak. Co my tu więcej mamy? Ogólnie mamy dwie... A nie, to jest ta sama droga, tylko że po prostu przyszedłem tam z dołu i tamtego uczniaka już załatwiłem. Dobra, no to się rozglądam jeszcze trochę. Dobra, mamy Great Balla, o, z odzysku, za flytle. Dobra, pojedźmy jeszcze troszeczkę szybciej. Rzućmy tempo, coraz więcej fanpi, tem. Sunny Day, czyli słoneczny dzień, wzmocnią siłę ataków ognistych. Dobra, i tak od lewa do prawa. Dobra, tu coś jest. Super potek, okrążyliśmy Mankaya, pięknie. Dobra, coś gdzieś skidał. Nie, tutaj nie ma nic nowego, tu coś jest, jeszcze jakiś przedmiot. Tu chyba był kolejny jakiś Tadbob. Owszem, ale ja wlazłem chyba w coś innego. Nie, w to Psylocke mnie złapał. Albo ja go złapałem. Nie chcę Psylocke'a. Spadaj. Dobra, tam widzę jakiś ukryty przedmiot. A tu gdzieś też Tadbolba mi się wydawało, że widziałem. Ale mogłem się zdawać. Dobra, tu są te Tadbolby nad wodą. Jest też Magikarp. Ale Magikarpa znamy i mamy. Dobra, to jest ten świerszczykowaty Pokémon. To mnie nie interesuje. Jedziemy wyżej. Dobra. I Capsakid. Dobra, to jego spróbujmy rozwalić Ember. Myślę, że załatwi jeden cios. Dokładnie. Dobra, tutaj kwiatuszki, no i zaczyna padać. Tak coś, pogoda się poszarzało, pociemniało. Jakby zaraz padać miało. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, Coin Trainer. Siemaneczko, powalczmy. Strefa pierwsza zachodniej prowincji ma... Słynie z wiatru, łoś, łoś. Dobra, to walczmy. W wietrznym stylu z uczniem Nizanem. Dobra, Venonat z jego strony, czyli Pox całkiem spoko do walki przeciwko Czorkadetowi. No bo Ember. I boom. Trzyma się. Myślę, że padnie. Like a fusion. Dobra, to trochę przywali, ale tylko trochę. W sumie mam 9 poziomów przywali, więc o czym my tu mówimy? Dobra, ale to są optymalni przeciwnicy dla Czorkadeta, jak się okazuje. No tak, dopóki ja nie ewoluuję, to będzie trochę się... Ale już próbuję poznać lepsze ruchy Flame Charge. Tylko pytanie, czy mam atak, czy specyatak? W sumie niemalże równe. Wiem, że to mi się bardziej przyda niż Fire Spin, prawie w ogóle tego nie używam. A zawsze to jest ciut silniejszy atak, a skoro mam tylko jeden punkt różnicy w sile, to w zasadzie tyle co nic. Co on tam ciekawego mam do powiedzenia? Nie. Nie przez... jakby nie blokuj mojego wiatru. Dobra, tu też mam jeszcze Teema. No cóż, troszkę zeskoczymy. Ale dobra, mamy TM Grassy Terrain, ale dobra, w spłatę mogę wjechać na górę sobie tamtędy, to luz. Dobra, ja tam na dół później chyba wcześniej wstrześć, znaczy się zeskoczyłem. Dobra, to teraz ciśniemy na górę. Dobra, to tutaj wydaje mi się, że wszędzie byłem. Madbreya, z tego co pamiętam, zapałem na rajdzie, więc go jakoś szczególnie nie potrzebuję. O, Swablu! Dawaj go tu. Dobra. Też trzeba uważać z tymi Pokémonami dzikimi, jak podchodzimy, bo czasami nas może wywalić w taką stronę, że możemy się gdzieś zsunąć albo wylądować w miejscu, w którym byśmy woleli nie wylądować. Dobra. Flame Charge działa całkiem spoko, podkręcam jeszcze speed, co przy stosunkowo wolnym Pokémonie, tak jak mój, no to może mieć znaczenie. Dobra, użyjmy go do łysp, chyba że nie zawsze ułatwi nam trochę łapanie. Dobra, Swablu poparzone, Swablu osłabione. No to jest akurat tak specjalne, więc uderzy z normalną siłą. No i dobra, wciąż jeszcze zielone HP, ale poparzenie jest, może będzie łatwiej to złapać niż normalnie by to szło. Miejmy nadzieję. Pokeball!
Ile tych bulbów się tam pojawiło? Dobra, siedzi, mam Swablu. Dobra, tak więc Swablu jest już naszym poksem. No i Swablu jest to taki Pokémon chmurkowy ptak typu normalna latającego. Często dba o swoje skrzydełka niczym z chmurek. Jakby bierze często prysznic, żeby się oczyścić z brudu. No te. Tak więc Swablu Pox znany nam też już od, że tak powiem, kilku generacji. Dobra, spróbuję tu wskoczyć i udaje mi się to zrobić z powodzeniem. Dobra, czasami można przejść sobie fajnie po tych wzniesieniach. Tam już widzimy jakiegoś Poxa z Terra typem, ale żeby się tam dostać, to może być ciężkie. Dobra, w każdym razie jedziemy tutaj w tą stronę. Dobra, zeskoczmy sobie z tej góry, bo w sumie i tak ona do nikąd mnie nie doprowadzi. No, to jest jakiś tadbot, przejechaliśmy przez rzeczkę. No i co? Gdzie ja byłem, gdzie nie byłem? Ja tak przyszedłem... Aha, przyszedłem bardziej stąd. No to w zasadzie tu już prawie, że odkryłem te tereny, chociaż ta część pozostaje jeszcze jakby średnio znana. Aha, ale to i tak się raczej nie przedostanę. Chyba, żebym jakoś tutaj i bym przeszedł, ale do tej części. To jakieś inne poksy możliwe, żeby występowały. Może przejść tutaj na przykład do tego stadionu, to tak naprawdę będzie jedna z ostatnich sal. Więc na razie się tu nie wybierzemy. Naszym celem jest tutejsze centrum Pokémon tak naprawdę. Teraz zobaczę tylko, czy tutaj jakieś przedmioty się nie kryją. A oczywiście się kryją. Dobra, mamy fresh water. No i dobra, jedziemy. Kolejna trenerka, bądź trener jest tutaj. Jest i trainer. Backpacker. Widać z daleka chyba. Hej tam, jestem w trakcie wspinaczki, ale może dasz mi się przyjechać na Pokémonie? Raczej nie, aż dziwny zarost. Dobra, w każdym razie Backpacker imieniem Azir chce z nami walczyć i wysłał walki Fungusa. No dobra, my widzimy co było pod podłożem przez chwilę, czyli w zasadzie nic. Dobra, Fungusa, to dopiero późno będzie można złapać. Z tego co pamiętam. Dobra, w każdym razie podsysa mi troszkę HP, ale na szczęście tylko troszkę. To jeszcze raz Ember i po sprawie. Jakieś dzikie poksy tu wokół mnie krążą, nie szczególnie. Dobra, czy coś trener jeszcze ma? Niekoniecznie. Dobra, więc możemy popylać sobie dalej. Wybacz, że pytałem. No tak, nie dam się przejechać na moim legendarnym smoczysku. Dobra, tu jest Fanpi, tu jakieś inne liczne towarzystwo, ale nic nowego. Dobra, mamy Rare Bone. I wspinamy się coraz wyżej. Dobra, czy tu są jeszcze jakieś itemki? Nic nie widzę. Dobra, byłem na oddalonej kamerze. Dobra, jest centrum Pokémon. Dobra, jak jest centrum Pokémon, to znaczy, że jest dobrze. I teraz ogólnie można pójść lub w lewo, lub w prawo. I w zależności w którą stronę pójdziemy, no to różne rzeczy tam nas spotkają. Dobra, chcę się podleczyć przede wszystkim. Dobra, tam te mankeje jak szalone hałasują. Jest ich cała masa. Zaraz mnie chyba jakiś dopadnie. Choć wolałbym nie. Dobra. Tak więc nasze poksy są już w pełni sił. Będziemy mogli od teraz też polecieć do tego centrum Pokémon. Natomiast jakiś Gimgol tutaj występuje, czy nie za bardzo? Nie ma. Dobra, jest Skidoi. Przejdziemy się jeszcze troszkę, przejdziemy raczej. Jeszcze troszeczkę w tę stronę właśnie, żeby zobaczyć co mamy tutaj. Tak więc tempo. Dobra, i rototototo! Jesteśmy coraz bliżej kolejnego tytanicznego Pokémona. Yo, Hawkins! Z tego co się dowiedziałem, wydaje się, że na otwartym niebie, tytan otwartego nieba żyje gdzieś na tej górze. Ale są tam spadające głazy, które blokują drogę. Może być ciężko tam tędy przejść i trzeba będzie je unikać. Myślę, że bez problemu będziesz jakby przebić się przez te głazy, już korzystając siłę, żeby wejść na wzgórze. A, bo to już tu? Nie, no to jeszcze panie, gdzie to jest? To jeszcze nie tutaj. No dobra, ale no jesteśmy w okolicy tytanicznego Poxa. A już Arwen do nas dzwoni. Już dzwoni na telefon. Dobra, ale tak. Czego ja szukam? Nie, Capsakida nie. Te poksy też nie, Makuhita tak samo nie. I tutaj na górę też nie mogę wskoczyć. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że tu mamy dwie drogi. Jedna wjedzie w lewo i ta w lewo, to zaraz, ułóżmy się tak jak na mapę, czyli w stosunku do mapy to jest w prawo. Czyli ta droga wjedzie w tę stronę. I tutaj będzie pewna jaskinia, która jest bardzo ciężka do przejścia.
Dlatego sobie tam pójdziemy. Znaczy, może jaskini nie będziemy eksplorować, natomiast nie, wracaj lepiej. Jaskini nie będziemy eksplorować, bo tam naprawdę są poziomy Pokemonów, które rozniosłyby moją całą drużynę w pojedynkę. Także lepiej się tam nie zapuszczać. Ale w okolicy znajdziemy jeszcze paru trenerów, którzy są do pokonania. I może coś jeszcze innego fajnego znajdziemy po drodze. Teraz mamy szybki bieg, także jest dużo łatwiej się wrócić w razie czego. Wow, tam też jest jakiś przedmiot. A, i w zasadzie jestem po drugiej stronie rzeki. Dobra, zobaczymy co tutaj jest. Jaki terra typ ma ten Buizel? To jest bardzo interesujące, intrygujące. Jak jakiś fajny można go spróbować złapać. Lodowy Buizel. To z jednej strony dobrze, bo mój Czarkadet mógłby być na niego dobry. I źle, bo to jest Fox, który jest normalnie wodny, więc na pewno ma jakieś wodne ataki. Ale używał Bite. To też dobrze i źle, bo może być flinch. Na szczęście nie był. Dobra. O, pięknie nam się udało go osłabić. Więc zbijemy jego Terra zmianę. I możemy spróbować takiego lodowego Buizla złapać. Dobra, jeszcze Pokeboli dobrze by było dokupić. O, Critical Catch nawet siądzie. Dobra, więc mamy Buizla z lodowym typem Terra. No to spoko. No i te Terra typem zawsze są na poziomach wyższych w stosunku do pozostałych. Natomiast, no, z tym, że o połowę wyższe, to może trochę przesadziłem kiedyś mówiąc. Bo nie zawsze tak jest, ale czasami faktycznie mogą być na dużo, dużo wyższym poziomie. Dobra, zaraz, tak, bo ja jadę teraz w tę stronę, w tamtą stronę, zobaczmy jeszcze tam, czy nie ma jakichś przedmiotów do zebrania. A, są. Dobra, nawet dwa. I zaraz, ja tutaj przechodziłem tym mostkiem, jak dobrze pamiętam. Ale rzeczywiście, że tak. Dobra, to skoro już jestem tutaj na dole, ale dobra, czy mi się chce wlecieć taki kawał, bo to jest naprawdę kawał drogi i można się przedostać wtedy tutaj, ale to nic ciekawego tam chyba nie ma. Dobra, zawraca, nawrotka szybka. W razie czego zawsze też mogę szybko wrócić do Pokémon sobie tam lecąc. A teraz szybkim biegiem jesteśmy w stanie w miarę sprawnie się przedostać. Nowe miejsca, no tak, nad Pokémonem jeszcze nie mogę przeskoczyć. Później będziemy mieć możliwość wyższego skoku. No, dawaj, itemek. Dobrze, jest. Dobra, co my tu więcej mamy? Tema. Warto było wskoczyć. Jeszcze jakiś itemek. O nie, w Czarkadeta wlazłem. Dobra, mój Czarkadet i chodu Czarkadet. Nie chcę się z tym bić. Nie ma to większego sensu. Dobra, tempo. Primeape na dziko. Zastanawiam się, którą na poziom. Może mieć on dość wysoki poziom, ale skoro się trafił, to może warto byłoby go spróbować złapać. Dobra, Primeape, chociaż z zaskoczenia bym go wolał. Dobra, ale nam grę pięknie zamula. Mamy spadki klatek. Dobra, pytanie, czy ten Primeape już się odwidział w stosunku, w sensie do mnie, czy mnie już nie zobaczy? Bo jakbym wziął go z zaskoczenia, ale chyba nic z tego nie będzie. Dobra. Ryzyk fizyk, jedziemy. Primeape. Który ty masz level? Jak jakiś przedobrzony, to może być ciężko. 35. No, to ciekawa sytuacja się robi. Dobra, leć Vivillon. Ale takiego Primeape można złapać. Bo już do 35 Pokémony mogę mieć łapane. Mając dwie odznaki. Więc mógłbym mieć naprawdę konkretnego poksa. Pytanie, co on zrobi? Cross Chop. Orzesz ty, kurde. Dobra, na szczęście jest nieefektywne. Dobra, użyjmy Sleep Powder. Spróbuję go uśpić w pierwszej kolejności. Rage Fist, co to robi? W sumie nie wiem. Ale przywaliło i tak to fest dosyć. Dobra, uśpiony. Dobra, więc ciekaw jest, jak mój Psybeam zadziała. Sytuacja zaczyna wyglądać lekko niebezpiecznie. Dobra, śpi. Nie wiem, czy on nie miał umiejętności... Znaczy, może mieć Vital Spirit w sumie, nie dałoby się go uśpić. To tak trochę dziko, że go tak próbuję usypiać. Dobra, zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze raz Psybeam. Chyba nie ma mocniejszego uderzenia. Gaz miałby podobną siłę. Zastanawiam się, czy jak rzucę teraz Pokémon. O, Szołomionko wpadło. No dobra, to jest duże ryzyko. Ghost. Spróbuję jeszcze. Dobra, budzi się i co się stanie? Jeszcze może siebie też uderzyć.
Co się teraz wydarzy? Proszę. O kurczę. Dobra, z grubej rury. Dobra, czy chcę wysłać kolejnego Pokemona? Może nie? Dobra, udało się zwiać. No właśnie, czasami można wbić się na naprawdę ciężkiego przeciwnika. Dobra, ja wiem, że mam przewagę typową, ale pada deszcz, przez co mogę mieć mniejszą przewagę typową. Dobra, te premipy są dosyć silne. No i właśnie w tej jaskini, o której wspomniałem, która jest na końcu jednej ze ścieżek, właśnie tą, którą planowałem na początku pójść, no to tam też są właśnie poziomy normalnie 35, a na takich rzadszych boksach, czy nawet tych Terra, to to są naprawdę wysokie. To nie można złapać Pokémony, też wspomniałem, koło 80 poziomu, więc no... Jest dosyć mocno. Dobra, w każdym razie ciśniemy. Dobra, tu żadnych nowych poksów nie ma, jest TM. Spikes. Dobra, i teraz tak. Zaraz chyba przejdziemy, no właśnie, South Province Area 4. W sumie jestem ciekaw, jakie tu poksy występować będą. Jest to teren, który de facto powinien być mi dosyć dobrze znany. Dobra, kot Sybery. O, Houndour. Który ty masz poziom? Siemanko. O, chociaż widząc Fletchendera, to obstawiam, że raczej wyższy. I 17, to nie jest tak źle. A Houndoura nie mam. Dobra, to Nightshade. Dobra, półweczka Roar. Na szczęście to nie działa. W starych grach to by mnie już pogoniło. Oj, Fletchendery też latają. Dobra, a skoro jest Houndour, to w sumie spoko. I siedzi, dobra, mamy Houndoura. Nie dało się go złapać w jaskini, w której byłem wcześniej, skoro Dick Raider nas uratował. Ale można go złapać, dobra, i od razu Charcadet mnie jeszcze atakuje. Jeszcze nie. Mroczny Pokémon w każdym razie, mroczno-oknisty. Jest na tyle mądry, że poluje w stadach. Też często jakby... ostro odstrasza innych dźwiękiem. Czy tam rykiem, czy czymś tego typu. Dobra, jest jeszcze Fletchender. Chodź tu. Fletchendera łapmy. Fletchender jest jeszcze Pokemonem. Zaraz, on już był ognisty, czy nie był ognisty? To jest właśnie dobre pytanie. Chyba już był. Dobra, wchodzi Quickloy. Ma to swój plus. Bo Fletchling był normalnie latający, z kolei Fletchender jest ognisto latający. I tam już widzimy Rally, czyli kolejnego nowego Foxa. Dobra, pięknie, Quickloy mi teraz wsiada. Bo normalnie bym był wolniejszy, to z pewnością. Dobra, i Flail. Oj, to za mocno rypło. Sprawa się rypła, niestety. Dobra, kolejnego jakiegoś poksa trzeba wysłać. Dobra, to leć może Flamidol. Ktokolwiek. Dobra, i spróbuję go złapać. Great Ball. I też jeszcze... Dirling się za nami pojawił. Sporo nowych Pokemonów. Fajnie by się było czymś poleczyć, ale trochę mi szkoda revive'ów. Mogą się przydać jeszcze w innych sytuacjach, zależy ile ich jeszcze mam. Dobra, Great Ball, złap. O, i tam jeszcze widzimy kolejnego nowego Pokemona. To troszkę ich tutaj będzie. No niestety Charcadet Expa nie dostanie. To troszkę słabo. W każdym razie mamy pomiędzynego Pokemona, ognisto latającego Fletchendera, wyższą formę Fletchlinga. Fletchender jakby rozpala robaki w wysokiej trawie, albo spala wysoką trawę, żeby zobaczyć właśnie robaki, które tam są. No ciekawy, ciekawy sposób. Od razu może i upiec te robaczki. Dobra, i mój pajęczak ewoluuje, więc będę miał kolejny wpis od razu do Dexo. On ewoluuje w takiego jakby patyczaka. więc Spidops, kolejny nowy Pox. Jest to taki Pokémon też pułapkowaty. Spina się on na gałęzie, używając... używając swojej jakby nici, niemal bezszelestnie. Wtedy czeka jakby na ofiarę i łapie ją niezauważona. Znaczy niepostrzeżenie może. Dobra, no i to jest w zasadzie jego ostatnia też forma ewolucji. Próbuję poznać Uxiltrap, który jest takim ciekawym protektem, który później jak przeciwnik atakuje, używa ruchów kontaktowych. No to wtedy ma to taki efekt, że Pokémonowi obniża szybkość, czyli taki... to ten miał... Kurczę, ten Pokémon miecz. O, jak mu było, już nie pamiętam. Aegislash, o właśnie. Miał podobny ruch K.
King's Shield. Dobra, którego Pokemona bierzemy do ewolucji? To jest dobre pytanie teraz. Mógłbym wziąć Nembla, ale w sumie jego ewolucja to będzie okazji, żeby złapać. Blech, co by tu wziąć? No, trzeba by się zastanowić. W sumie zastanawiam się Dunspass, ale nie pamiętam, na którym poziomie poznał swój super silny ruch. Buizel może? Nie wiem, na którym Buizel ewoluował, ale może być do ewolucji Buizel. Dobra, i teraz tak. Zobaczmy jeszcze przedmioty leczące, jak to tam sytuacja się wygląda w revive'ach. Mam 19, jejku, co ja żałuję. Dobra, i mam 50 potionów, skąd ja tyle tego natłukłem? Gdzież ja to nazbierałem? Można poleczyć moje poksy. Dobra, i widzę, że też miał skarną przedmiot, który może być praktyczny przy jakichś ciężkich, wyjątkowo mocnych poksach. Dobra, tu mamy kolejny przedmiot. A tu od razu wdepnąłem w właśnie kolejnego nowego Pokemona, jakiego jeszcze nie miałem okazji złapać, mianowicie Toxel. Pokemon trujący elektryczny. Dobra, spróbujmy go pochwycić. Ależ tu na łapie. Dobra, tu będzie ładny postęp w Pokédexie. Dobra, Fly. Póki co jeszcze nieefektywny za bardzo, ale kolejny może być już bardzo dotkliwy. Fearful Look. To obniży atak i speco, tak jak dobrze pamiętam. Dokładnie. Dobra, spróbujmy Toxela złapać. Na razie zwykłym Pokébolem. Myślę, że wystarczy. To jasne. Dobra, kolejny Tearful Look. Ze łzami w oczach patrzę na mojego Czerkadeta. Ale ja dla niego nie będę miał litości. Musi zostać moim Pokemonem. I właśnie co ciekawe, on ewoluje w Toxtricity. I Toxtricity bardzo różni się wyglądem w zależności od płci. Nozle. O nie! Nozle to jest atak fizyczny, elektryczny, bardzo małej sile, ale ma 100% szans na paraliż. Dobra, chyba czas użyć Great Balla jednak. Pokeball to za mały kaliber. Dobra, Toxel złapany. Toxtricity też można znaleźć na dziko, więc nawet ja bardzo nie będę się przejmował ewolucją. Natomiast tak, mamy Toxela elektryczno potrującego Pokemona dziecko. Dla niego nie jest problemem picie brudnej wody. Organy wewnątrz Toxela filtrują wodę i wytwarzają trującą ciecz, jednak nie szkodzącą. No dobra, kolejny nowy POX jest już nasz. Także Pokédex stopniowo się uzupełnia. Musimy złapać 100 Pokémonów, żeby tam później mieć dodatkowe jakiś bonusik od naszego tam nauczyciela. Dobra, ten jest back i teraz jeszcze jakiś Paralyze Kit bym potrzebował. Mam ich aż 13, więc jest luks. Dobra, tu mamy kolejnego Toxela, tu mamy pająka. Tam mamy kolejnego pająka, tutaj jest Fletchinder. Fletchinder jest agresywny akurat. Dobra, Toxel. I właśnie Ryolu gdzieś, kurczę, widziałem i teraz mi gdzieś ten Ryolu zniknął. On był tam gdzieś wcześniej. Ale chyba już go nie uraczymy. A szkoda. Szkoda. Ciekawe jest to, że Babymony możemy znaleźć w licznych gatunkach. Właśnie tutaj na początku. Palmi, tam jeszcze jego wyższa forma była. Ale dobra, na razie go zostawmy. Dobra, coś mamy. Hej, nie szarżujmy tak mocno, bo się zaczynam gubić. Dobra, jest jeszcze Deerling. Deerling jest Pokemonem normalno-trawiastym. Może go też było znaleźć niedaleko miasta, gdzie mieliśmy drugi stadion. No, ale też skoro jest tutaj, to jest i tutaj. Tylko nie wiem, czy najpierw nie będzie za mocny. O, skumany jest szybki. To możemy znaleźć jego w jesienną formę, natomiast różne jego formy znajdujemy w poszczególnych częściach regionu. To nie jest tak, że to jest faktycznie uzależnione od pory roku, jaką mamy realnie, tak jak albo od pogody, tylko właśnie od rejonu, w którym go spotykamy. Dobra, rzucę Great Balla, mam ich zdecydowanie więcej niż Pokeboli. I ma też zdecydowanie większą szansę i Critical Catch. Jak dużo łapiemy Pokemonów, to jest większa szansa na właśnie Critical Catch. Dobra, mamy Deerlinga. No i dobra. Kolejny Deerling, czy Pokémon w sensie pogodowy, mam właśnie formę wiosenną, normalno-trawiaste. Deerling w zależności od pory roku ma różne formy. Wczesną wiosną ten Pokémon jest delikatny, słodki, wydaje albo no i uspokaja zapachem.
No dobra, więc mamy wiosennego Dirlinga. No dobrze, to tak, Mastchiefy tutaj widzimy są. Coś jeszcze ciekawego. Pachirisu! Dobra, Pachirisu też mogę chcieć. Ale Pachirisu też nie będzie taki prosty zapa. Nie masz 19 poziom i Skubany pewnie też będzie miał sporo HP i jest szybki dziad. Spark w moją stronę, z mojej strony z kolei Nightshade. Dobra, spróbuję użyć teraz Ember. Wow, kolejny Spark, ale nawala Skubany. Też ma szansę na paraliż, trzeba uważać. Dobra, Great Ball, leć. Jeszcze bym go poparzył najchętniej, ale no... Też trochę dziko to zaczyna wyglądać. Więc... Siedzi czy nie siedzi? Siedzi. Dobra, także mamy kolejnego boksa, Pachirisu. No i miasto rośnie w siłę, spoczko. Dobra, jest to Elewiewiórka. To jeden z tych Pokemonów, które mają jakby elektropoliczki, albo te takie, no, to w sumie sporo ich jest. Wystrzeliwuje energię ze swojego ogona. Okej. Okay. A więc mamy Pachirisu. Pokemon, który nie ewoluuje, na zawsze pozostaje w swojej podstawowej postaci. Dobra, jeszcze Rylu jakbym tak znalazł, to byłoby już całkiem mega. Dobra, Toxel, nie chcę Toxela. Co tu mamy? Skidoo. W sumie spora różnorodność Pokemonów jest akurat w tej części. Trzeba przyznać. Dobra, i teraz tak, tu wychodzimy na jakąś polankę. Tu jeszcze mamy parę przedmiotów. Punk Berry i coś jeszcze. Full Heal. Dobra, tu mamy tego stronnego. Nie mogę spamiętać jego nazwy jak zwykle. To co to jest? Pachirisu to też nie. Ale tu mamy Thema. Thema. Z ruchem Draining Kiss. Dobra, tu jeszcze jest Pokeball. Psyduck. Tam jest... Flaucel, czy ten, nie Flaucel, tylko ten, kurczę. Niższa forma Flaucel. Dobra, Mariel. Kolejny nowy Pokémon i to jest niestety Pokémon wodny. Wyższa forma Azurilla. No i Aquatail, po mnie. Niestety. Niestety po mnie. Dobra, to czymś innym trzeba go osłabić. Pytanie czym? Dobra, leć Quaxwall. Wydaje się, że mój nawet Water Pulse może być za cienki. Znaczy w sensie za mocny. Co ja mówię? Już nie wiem, co ja plotę. Dobra, Water Pulse przetrwa, nie przetrwa, zobaczymy. Trzyma się! Dobrze, jest. Mariel się trzyma. No dobra, no to w takim razie użyjmy Pokebola. Dobra, coś mi tam jakieś odgłosy wydaje. Coś się tam namieczali chyba. Psyduck chce mnie wykończyć. Dobra, mamy Marilla. Kolejny wpis do Texu. Dobra, tak więc znana Lady w Pokédexie, więc jest to też Pokémon typu taka akwamysz wodno tym razem baśniowy. Jego ciało naturalnie jest przystosowane, żeby jakby odpychać cząsteczki wody. Może zostać, może być suchy nawet po długiej zabawie w wodzie. Dobra, więc mamy wyższą formę Azurilla. No spoko, dobra. Idziemy jeszcze gdzieś sobie tutaj, zaraz porozglądamy się, może w końcu mi się uda znaleźć tego Riley. No dobra, nie pamiętam z której strony dokładnie przyszedłem. Czy to było stąd, czy to było stamtąd? Chyba stamtąd. Dobra, tutaj na polanie coś znajdziemy fajnego. Będzie gdzieś tu może... Może Riley? Nie zależałoby mi na niego złapaniu. Bo jest tutaj najrzadszy. Masa Dirlingów. Dobra, jakiś temek. Awakening, jakiś kolejny itemek. Ultra Ball, o, bardzo ładnie. Dobra, tu jeszcze coś leży. Copsy Berry. Czyli jagódka uszczęśliwiająca, Dance Pars. Oj, tu jest nawet trener. Ciekaw jestem, czy on ma, czy tam trenerka. Ciekaw jestem, czy ma dobre poksy. Dobra, tu jeszcze mamy TMA. Z ruchem Dragonfly. Dobra, no, poksów tutaj w wodzie nie widać. Jeszcze nawet jakby było widać, to i tak byłoby je ciężko wyzwać. Dobra, zobaczmy jeszcze, na co tutaj mamy Raida. Mroczny. Mroczny ten. No. Cricketot. No dobra. Fajnie by było pobić się z tą trenerką, ale no... Mi poks jest taki trochę nie na chodzie.
Dobra, tu jeszcze można wyjść wyżej. Aby dojść w zasadzie do przedmiotu, jakim jest, co to jest? Exp Candy XS. Dobra, możemy zeskoczyć. Jej. Dobra, jesteśmy na dole. No dobra, Korci, żebyś jeszcze się zmierzyć z tą trenerką, tylko żeby to zrobić, musiałbym. Nie boxes. To nie są te czasy, że boksy leczą, a szkoda. Znowu użyć revive'a. Dobra, i znowu korzystać z mojego mega zapasu potionów. Dobra, jak już lecieć, to lecieć konkretnie, nie? Dobra, to jeszcze zmierzmy się z tą trenerką i kończmy nasz dzisiejszy już mega długi odcinek. This is the end, albo martwy, czy ten ślepy zaułek. Ale z martwym chyba cały czas. Gdzie powinnam pójść? Co zrobić? No właśnie. Clara chce się z nami bić, czy tam Carla i Nomo, poks ognisto-ziemny, więc taki zaszczelnia przedni przeciwnik ta czarkadeta. No i na 20 poziomie, więc jakby poszliśmy troszkę do przodu z tym wszystkim. Dobra, na razie się bawimy w eksplorację. Quaxle, leć, załatw to szybko. Dobra, Baldos, wow, dobrze, że zmieniłem. Baldos obniży mi speed. No tak właśnie działa, że po każdym odrzeniu to... tą statystykę obniża. Dobra, Aquacutter. Wodne cięcie i załatwiamy na mana. Dobra, i myślę, że tym szybkim zwycięstwem zakończylibyśmy nasz dzisiejszy odcineczek z serii Pokémon Scarlet. Dobra, chyba powinienem się zawrócić. Ja też właśnie powinienem się zawrócić. Jeszcze co najwyżej ja mogę przejść się... No właśnie, gdzie ja się mogę przejść? Już za bardzo nie ma opcji. Pozostaje mi chyba tylko zeskoczyć na dół. I zobaczyć, co jest tam na dole. To spadamy! Bum. Dobra, tu byłem. Nie ma Riley. A szkoda. Dobra, do wody to ja może nie chcę spadać, a i mogłem spaść tam wyżej trochę. To by lepiej było. Dobra, mamy tu kolejnych trenerów. O, i mamy Scythera. Dobra, ale myślę, że tym miejscem dokładnie zajmiemy się już w odcinkach następnych. Dzisiaj, moi drodzy, zrobicie wszystko, więc mi pozostać się wam pożegnać i zaprosić was na kolejny film z serii, w którym to dalej będziemy eksplorować dzicz Paldei, te wszystkie tereny, ileż tego jest. Dobra, dzisiaj to wszystko, ja z wami przegadam, do usłyszonka. Cześć!